Piątek, 22 lipca, Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Obwodnica Tarnobrzega musi zostać zbudowana. W przeciwnym razie przy głównych ulicach miasta staną niezwykle kosztowne ekrany akustyczne. Na to wskazuje decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Niedawno miało miejsce spotkanie przedstawicieli miasta z właścicielami ogrodów działkowych i domów jednorodzinnych znajdujących się na osiedlu Michocin, podczas którego dyskutowano na temat powstania obwodnicy Tarnobrzega. Nie brakowało wtedy wielu głosów przeciwnych temu pomysłowi. Obwodnica powstać jednak musi. W przeciwnym razie miasto oszpecą ekrany akustyczne, które staną przy ulicach Sikorskiego i Sienkiewicza. O takiej zależności zdecydowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która ze względu na zaplanowaną budowę obwodnicy odstąpiła od decyzji powstania takich ekranów wzdłuż centralnych ulic już w 2009 roku. Na podstawie porealizacyjnego dokumentu na przełomie listopada i grudnia 2014 roku została przeprowadzona analiza, która wykazała, że w mieście panuje zbyt duży hałas. Niezbędnym jest więc wprowadzenie rozwiązania, które pomoże go zmniejszyć. I analiza wykazała, że niestety jest przekroczony poziom hałasu dopuszczalny. Jeżeli chodzi o porę dzienną, to przekroczenie jest od 3 do 7 decybeli, jeżeli chodzi o porę nocną od 4 do 7. A wiąże się to z tym, że jeżeli nie wybudujemy drogi obwodowej, to ekrany akustyczne pojawią się na ulicy Sienkiewicza i Sikorskiego, bo taki akurat zapis był, jeżeli chodzi o zapisy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie jest informacja, że odstąpiono od nałożenia obowiązku budowy ekranów akustycznych ze względu na planowaną budowę obwodnicy. Najwyraźniej nie wszyscy są niezadowoleni z projektu wybudowania obwodnicy, jak mogło to wynikać z wcześniejszego spotkania. Innego zdania są ci, którzy mieszkają w centrum miasta. Rozmawiam często z mieszkańcami ulicy Kopernika, ulicy Sienkiewicza. Nieraz już u mnie byli, jeżeli chodzi o hałas, który jest na ulicy Sienkiewicza. I jakoś nie wyobrażają sobie, żeby ta droga obwodowa nie powstała. My również postanowiliśmy zapytać mieszkańców miasta o ich zdanie na ten temat. Wolą obwodnicę czy raczej akustyczne ekrany? Ekrany dźwiękoszczelne czasami są po prostu tunelami jeszcze do tego, gdzie nic nie widać i to jest coś okropnego. Ona jest koniecznością jak najbardziej. Natomiast swoją drogą w niektórych miejscach dla pewnych budynków no takie ekrany by się przydały, ale na pewno ekrany dźwiękoszczelne przy całym ciągu no, nie rozwiążą problemu, powiedzmy, braku obwodnicy miasta. Samochody jak jeżdżą, to tak stać na światłach, to się stoi prawie 15 minut, także no, ludziom przeszkadza tutaj, a bramio tutaj. O. A jakby ta obwodnica, to myśli pani, by była, to co by to poprawiło? No myślę, że na pewno by poprawiło. No widzi pan, jakie to jest, stoi się bez... Pewnie, że powinna być. No. Już dawno powinna być gotowa. Tak? Pewnie. Jedyne rozwiązanie. To się nie da z tamtej strony spać tak jak dla mnie. Normalnie się dygoce wszystko. A co z tego, że mam balkon, są kwiatki, jest gdzie usiąść, ale nie można usiedzieć, no bo jest bardzo głośno. Generalnie ruch powinien iść poza miastem, nie tak jak w tej chwili idzie. Obwodnicę budować jak najbardziej. Z jednej strony by było dobrze, odciążyłoby to trochę Tarnobrzeg, ale z drugiej strony jakby więcej samochodów zaczęło omijać Tarnobrzeg, to się zrobi Tarnobrzeg dziurą, tak? No i tyle. No, może jakieś rozwiązanie w postaci, nie wiem, ekranów dźwiękochłonnych, bo to... No... To jest beznadziejne. Jeździłem trochę za granicę, to proszę pana, to wygląda takie jeżdżenie jak w rynnie. No, może pan jeździł przez Kraków, to... Tak samo tam można spotkać takie rzeczy. To jest bez sensu. Ekrany to nie jest rozwiązanie. Ale to już lepiej obwodnica. Tarnobrzeg jest zakorkowanym miastem, prawda? No już ja już, wie pan, jeżdżę trochę po Polsce, już nawet z jakiś, nie wiem, w Brzozowie ostatnio byłem zachwycony, nowa obwodnica. Dlaczego by w Tarnobrzegu miało nie być? Obwodnica, no nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że jest potrzebna. To widać. To widać na ulicach, które tu kolega przed chwilą wymienił. Ekrany nie zdały egzaminu. Naturalny ekran to jest jakiś żywopłot, jakiś z tego. Natomiast to wygląda wrednie, te ekrany takie popularne na autostradach. I one są coraz bardziej, one są drogie przede wszystkim. I
nie rozwiązują sprawy. Jestem za tym, żeby budować. Niektórym się nie podoba, że za krótka i nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych w mieście, ale byłoby bardzo źle, gdyby zrezygnować i czekać, aż się trafi drugi raz tyle pieniędzy, żeby zrobić prawdziwą obwodnicę z jadachów, czy jak, czy tego. Nigdy się nie trafi. A jeżeli są pieniądze, robić. Odciąży się ulicę Sikorskiego, Sienkiewicza, no to dla nas, mieszkańców, którzy tu mieszkamy, to jest coś. Znany jest już harmonogram budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Projekty do budżetu można będzie składać od 1 do 31 sierpnia. Budżet obywatelski w 2017 roku realizowany będzie według nowych zasad. Dotychczas na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego samorząd przeznaczał 1 000 000 zł. W tym roku decyzją prezydenta miasta każde z 16 osiedli otrzyma na ten cel po 100 000 zł. Dzięki temu uda się zrealizować projekty również na mniejszych osiedlach, które do tej pory, ze względu na niewielką liczbę mieszkańców, na nowe inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego nie miały szans. Oprócz tego będzie również tak zwany budżet ogólnomiejski, wykraczający poza wymiar jednego osiedla w kwocie 400 000 zł. Projekty do budżetu można składać już od 1 sierpnia przez cały miesiąc do Urzędu Miasta Tarnobrzega. Między 1 a 12 września odbędzie się weryfikacja zgłoszonych projektów, 13 września ogłoszenie listy projektów, no i tak jak zapowiadałem, 3 następujące po sobie niedziela, więc 18 wrzesień, 25 wrzesień i 2 październik odbędzie się głosowanie na osiedlach. Między 3 a 5 października będzie przeliczenie głosów komisyjnie i do 6 października zostanie ogłoszenie, projekty zostaną ogłoszone ze względu na to, że no w miesiącu październiku już będziemy tworzyć projekt budżetu i te zwycięskie projekty znajdą się w budżecie do realizacji. Wczoraj odbyło się takie spotkanie z przewodniczącymi poszczególnych osiedli. Oni takie wyrazili zadowolenie z tego, że akurat ten budżet jest podzielony na poszczególne osiedla. No to bardziej zadowoleni byli przewodniczący z tych mniejszych osiedli ze względu na to, że mimo że stuprocentowo mieszkańcy jakby nawet zagłosowali, to nie mieliby szans, żeby ich projekty przeszły. Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna pierwszy etap inwestycji polegającej na budowie 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Świętej Barbary w Tarnobrzegu. Docelowo mają tu powstać 2 pięciokondygnacyjne, 3-klatkowe, w całości podpiwniczone bloki. W tym momencie jest postępowanie o pozwolenie na budowę na 1 budynek. Drugi budynek będzie realizowany w następnej kolejności po uzyskaniu finansowania w tej chwili na 1 budynek, a o losie drugiego budynku zdecyduje nasz stan finansów i ewentualne potrzeby mieszkańców. W każdym budynku powstanie 50 mieszkań i 18 garaży. Oba zostaną zaopatrzone w windy i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstaną również drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz plac zabaw. Będzie to metraż od 50 do 70 metrów, także mieszkania, które są najbardziej chodliwe, 2-3-pokojowe. Lokali w obiekcie, który zostanie wybudowany, nie będzie można kupić. Będą to tak zwane mieszkania czynszowe, przeznaczone pod wynajem. Osoby, które będą chciały je wynająć, będą musiały spełniać określone warunki. Podstawowym z nich jest kryterium dochodowe. Jest konkretny przedział dochodowości rodzin, które kwalifikowały się by do mieszkania w TBS. Bo TBS to nie mieszkania socjalne, tak jak się wielu ludziom kojarzy, tylko mieszkania o wyższym standardzie niż komunalne, czyli dla ludzi średnio zarabiających. Oczywiście warunek jest taki, że musi być mieszkaniec do Tarnobrzega. Preferencje mają osoby, które posiadają dzieci. To też nam narzucił ustawodawstwo. Także nasi dotychczasowi najemcy, którzy wnoszą o zmianę mieszkania na większe,
to też zgodnie z poprzednim regulaminem, jak i nadal z tym regulaminem, mają pierwszeństwo w przydziale. Wnioski od zainteresowanych już są przyjmowane. O przydziale lokali zdecyduje powołana przy Tarnobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Komisja Mieszkaniowa. Pierwszy blok planowo ma zostać oddany na wiosnę 2018 roku. Wciąż trwa postępowanie w sprawie mężczyzny z Tarnobrzega, który zaciągał kredyty i pożyczki na klientów swojej firmy i znajomych. W Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyła się kolejna rozprawa, która znów nie zakończyła się wyrokiem. 42-letni mężczyzna, mieszkaniec Tarnobrzega, został oskarżony za przestępstwa gospodarcze polegające na wyłudzaniu kredytów i pożyczek. Prowadząc sprzedaż i montaż stolarki okiennej, zaciągał kredyty w bankach, wykorzystując dane swoich klientów oraz przyjaciół, fałszując umowy kredytowe. Brał kolejne kredyty, aby spłacać te, które zaciągnął wcześniej. Oskarżony oszukał 67 osób, w akcie oskarżenia przedstawiono mu 38 zarzutów. Podczas czwartkowej rozprawy oświadczył, mimo wcześniejszej deklaracji, że nie będzie składał wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Wysoki Sąd odczytał wyjaśnienia oskarżonego, które ten w całości potwierdził jako prawdziwe. Generalnie rzecz biorąc, ten proceder przestępczy polegał na tym, że ja, dysponując danymi osobowymi tych, o których mowa w zarzutach, podrabiałem ich podpisy na umowach kredytowych i niejako na ich nazwisko brałem dla siebie kredyty. Teraz, jak tak myślę, to mogę powiedzieć, że w ten sposób zaciągnąłem kredyty na około 50 osób, z tym, że chcę dodać, że część z tych kredytów jest już spłacona. Ja w pewnym momencie wpadłem w taką spiralę, którą przestałem kontrolować. Brałem bowiem kredyty, żeby spłacać chociaż częściowo te poprzednie kredyty. Część pieniędzy z nowych kredytów przeznaczałem na swoje potrzeby na życie, natomiast pozostałą część pieniędzy przeznaczałem na spłatę tych poprzednio zaciągniętych. Z uwagi jednak na ilość zaciąganych coraz to nowych kredytów, w pewnym momencie pogubiłem się z tym. Na własne potrzeby robiłem w domu szereg zapisków, tak żeby wiedzieć, na kogo wziąłem kredyt, kiedy trzeba go spłacać itp. Dane od tych osób, na które brałem kredyty, zdobywałem w różny sposób. Najczęściej byli to moi znajomi, którzy z dobrego serca udostępniali mi swoje dane personalnie, łącznie z wymaganymi przez banki zaświadczeniami. Tym osobom mówiłem, że biorę udział w konkursie na najlepszego przedsiębiorcę i potrzebne są osoby, którym rzekomo sprzedałem okna. Z uwagi na to, że oni mnie znali, to ufali mi i przekazywali mi te dokumenty. Osoby te nie miały pojęcia o zaciągniętych kredytach. Dowiadywały się o nich, gdy banki listownie lub telefonicznie ponaglały do spłaty raty. On już jak zaczął nie spłacać, to wtedy opomnienie z banku przyszły do mojej żony, szybciej do mnie, ale mój kredyt on spłacił. Tak pomieszał tam, że spłacił. Na żonę wyłudził i na syna wziął dwie pożyczki, jedno spłacił, jedno nie spłacił. Wziął 22, a tam zostało jeszcze 9. Przez ten okres 3-letni wzrosły odsetki do czasu wyjaśnienia sprawy. Żadnych odsetek banki nie powinny nam naliczać. Mojemu synowi z 9 tysięcy, co miał jeszcze do spłacenia, wzrosło na 15 200. To był prawie, nie wiem, jak to się mówi, członek rodziny. Pierwsza rozprawa w tej sprawie miała miejsce w 2013 roku. Oskarżony wciąż nie usłyszał wyroku. 42-latkowi grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Mieszkańcy Tarnobrzega przez 5 dni wspólnie z gośćmi z Francji przygotowują się na wizytę Ojca Świętego w Krakowie, którą zaszczyci nas już wkrótce z okazji Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych ludzi z całego świata z papieżem, zainicjowane przez świętego Jana Pawła II. Podczas tego religijnego festiwalu przedstawiciele wielu narodowości spędzają wspólnie czas na modlitwie. Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży będą miały miejsce od 26 do 31 lipca w Krakowie. W Tarnobrzegu już kilka dni wcześniej przygotowywano się na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Przesłanie tegorocznych Światowych Dni Młodzieży dotyka tajemnicy miłosierdzia, błogosławieni miłosierdzia, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. No i Tarnobrzeg też między innymi wyraża tą ideę poprzez to, że przyjmuje tutaj młodzież z Francji, pielgrzymów, którzy dotrą do Krakowa, ale wcześniej tutaj u nas goszczą. Tarnobrzeżanie gościli około 100 osób narodowości francuskiej. W czwartek po krótkiej modlitwie przed obrazem Matki Bożej Dzikowskiej wspólnie przeszli procesją ulicą Sandomierską na teren Parku Dzikowskiego. Tam przekazano uroczyście kopię obrazu gościom z Francji. W ten sposób chcemy wyrazić jedność w wierze, naszą otwartość i zaufanie. Ainsi, nous voulons exprimer notre unité
notre ouverture et confiance en foi. Przez ręce naszej Pani Dzikowskiej chcemy modlić się za Was, Wasze rodziny, całą Francję. Par les mains de Notre-Dame de Dzików, nous voulons prier pour vous, pour vos familles et pour toute la France. Niech Maryja zawsze prowadzi Was do Jezusa, swojego Syna, a naszego Pana. Następnie wszyscy przemaszerowali na teren zielony za Zamkiem Dzikowskim, gdzie odprawiona została polsko-francuska polowa msza święta. Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na zabawę. Radości nie było końca. Jesteśmy wolontariuszami w Tarnobrzegu, wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży i właśnie cały ten rok przygotowywaliśmy się na przyjazd właśnie pielgrzymów, Francuzów. No i wczoraj właśnie przyjechali do nas i ich bardzo serdecznie powitaliśmy, bardzo się ucieszyli. Zabawę owszem, ale również jako wspólną modlitwę, jako takie jakby zjednoczenie młodzieży z całego świata, że naprawdę można się razem spotkać, pomodlić, pobawić. Umacniamy naszą wiarę, łączymy się w tej wierze i przez to jest też radość, rodzi się radość z tego, że możemy być wszyscy razem z całego świata. Jesteśmy tu po to, żeby służyć i przy tym świetnie się bawimy, bo naprawdę z Francuzami zawiązaliśmy świetną wspólnotę. Już od bardzo dawna nie mogę się doczekać tych dni, Światowych Dni Młodzieży, no bo przecież włączyliśmy się w to całym sobą w organizację, bo tak jak Arystoteles mówi, być to nie znaczy zajmować miejsce, tylko działać. I tutaj wspólnie właśnie w tej wspólnocie chcemy działać i myślę, że efektem tego jest też świetna zabawa. Bardzo dużo czarnoskórych osób przyjechało do Tarnobrzega i widać, że dzięki tym Światowym Dniom Młodzieży rzeczywiście ta różnica kulturowa, nawet ta różnica koloru skóry się zaciera. I to też myślę ma to na celu, żeby to zjednoczenie było także na co dzień, żeby to pokazywało, że te różnice nie są aż tak istotne. I myślę, że wyjdziemy z tego umocnieni, że właśnie nie będziemy patrzeć na drugiego człowieka pod względem koloru skóry ani kultury. To dzisiejsze spotkanie, ten piknik, który rozpoczął się mszą świętą, ma za zadanie też jednoczyć młodzież naszą. Zresztą jak widać na załączonym obrazku, bawią się dobrze, już się zintegrowali. Także jednak no, młodość ma jednak swoje jakieś tam prawa, przywileje i jakąś taką moc jednoczenia. Francuzi, którzy odwiedzili Tarnobrzeg w ramach Światowych Dni Młodzieży, goszczą w domach mieszkańców naszego miasta przez 5 dni. Ci, którzy ofiarowali im dach nad głową, są bardzo zadowoleni z ich wizyty. Taka potrzeba ducha, jak to się mówi. Mam swoją rodzinę, ale zawsze podejmuję takie wezwanie. Jeżeli jest taka potrzeba, zapraszam do swojego domu. Bardzo przyjaźni. Ja nie znam francuskiego ani angielskiego, ale je znam bardzo wesoło. Dogadujemy się słówkami, gestami i uśmiechem. Dla mnie przyjęcie tych osób to jest przyjęcie Boga. I są wspaniali, otwarci, pełni ciepła takiego radości. Jestem z zawodu pedagogiem i zawsze wierzę w młodzież. Młodzież jest wspaniała. Zresztą tu mamy kawałek Polski, ale mamy też kawałek świata. I bardzo się cieszę, że w Tarnobrzegu jest taka inicjatywa, w której moja córka jest wolontariuszką. I to do mnie skłoniło, żeby przyjąć te osoby przewspaniałe. Nie tylko tarnobrzeżanie cieszą się z wizyty obcokrajowych gości. Oni również dobrze czują się w naszym mieście. C'est les deux ensemble, avec des temps pour prier, puis des temps aussi pour se réjouir. Jest i modlitwa, jest i zabawa, jest też odpoczynek. Wszystko jest połączone. Poznajemy również nasze różnice między polską a francuską kulturą religijną. Il communique avec Google Translation. Après, il y a d'autres barrières, par exemple, des changements. Par exemple, je distribuais la communion en France. On donne la communion dans la main. Na przykład w trakcie przyjmowania Komunii Świętej. We Francji ciało Chrystusa wierni przyjmują na dłoń, nie tak jak w Polsce do ust. I to było dla nas wielkim zaskoczeniem. Les gens devaient communier dans la main. Donc il y a des signes extérieurs qui montrent que il y a deux cultures différentes, mais en même temps, un moment comme ça, il y a un beau moment de rencontre. C'est génial.
Jest genialnie. Zostaliśmy przyjęci z wielkimi, pozytywnymi emocjami, z miłością. Naprawdę się tu bardzo dobrze czujemy. W rodzinach zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło. W całym mieście czuć niezwykłą atmosferę Światowych Dni Młodzieży. Dla mnie Światowe Dni Młodzieży to spotkania z ludźmi, którzy w inny sposób przeżywają swoją religijność niż ja. Jest to dobra okazja, aby wymienić się własnymi doświadczeniami. A dla mnie jest to rozwój świadomości chrześcijańskiej i możliwość zobaczenia, jak inni przeżywają swoją religijność. Budynek o nietypowym kształcie, a w nim 18-metrowa ścianka do wspinaczki górskiej. Tak będzie wyglądało Tarnobrzeskie Centrum Wspinaczkowe, które powstanie w mieście jeszcze w tym roku. Budowa Centrum Wspinaczkowego to jeden z projektów, który zwyciężył w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Kilka dni temu prezydent Tarnobrzega zaprezentował koncepcję budowy ścianki przygotowaną przez projektantów z Krakowa, w tym również pasjonatów wspinania. Obiekt ma stanąć obok hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w pobliżu nieużytkowanego basenu odkrytego. Budowa samego obiektu bez wyposażenia będzie kosztowała około 500 tysięcy złotych. Budynek ma mieć wysokość maksymalnie 20 metrów, po obrysie 10 na 10 i ścianka wspinaczkowa maksymalnie będzie miała 18 metrów. Na górze jest taka pustka, więc będzie świetlik, będzie naturalne nasłonecznienie, no wiadomo, że też będziemy korzystać ze światła sztucznego. Tak samo to miejsce dla widowni, które jest na dole, też będzie korzystało ze światła naturalnego. Ścianki wspinaczkowe będą w środku, ale ścianka wspinaczkowa też będą zastosowane specjalne uchwyty. To jest z tyłu tego budynku i od strony parkingów, od strony hali sportowej też jest możliwość zastosowania zewnętrznej ścianki wspinaczkowej. Budowa samego obiektu bez wyposażenia będzie kosztowała około 500 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie takim sztandarowym obiektem i będziemy się mieli czym pochwalić. W dużych miastach są takie typowe ścianki wspinaczkowe, no rzadko się spotyka akurat takie obiekty. Centrum powstanie jeszcze w tym roku. W przyszłym zostanie doposażone i miłośnicy wspinaczki górskiej będą mogli z niego korzystać. Powiat Tarnobrzeski udzielił pomocy finansowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Nowej Dębie, Gorzycach, Grębowie i Baranowie Sandomierskim. Powiat Tarnobrzeski wspiera finansowo ochotnicze straże pożarne znajdujące się na jego terenie w ramach realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia mieszkańców powiatu. Aby móc przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom, strażakom zdecydowanie przyda się nowy sprzęt. Niektóre jednostki przeznaczą otrzymane pieniądze na rozbudowę infrastruktury. Tym razem na pomoc dla OSP powiat przeznaczył 60 tysięcy złotych. W tym roku ta kwota została rozdysponowana po 15 tysięcy równo na każdą z tych gmin. W gminie Gorzyce te pieniądze zostały przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gorzycach. W gminie Grębów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP w Stalach. W gminie Nowa Dęba, z tego co pamiętam, te 15 tysięcy zostało przeznaczone na również zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Rozalinie, a w Baranowie Sandomierskim dwie jednostki skorzystają z tych pieniędzy. 10 tysięcy przeznaczone jest na rozbudowę remizy, a 5 tysięcy na dofinansowanie zakupu kłada. Przeznaczenie środków zostało uzgodnione z władzami poszczególnych gmin i reprezentacjami OSP. Problemy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu związane z podróżami do lekarzy nareszcie się skończyły. Otrzymali oni od prezydenta miasta nowe auto, które zapewni duży komfort jazdy.
Podopieczni Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia do niedawna jeździli tym 22-letnim polonezem. Teraz czekają ich przyjemne podróże dzięki nowemu, komfortowemu i odpowiednio przystosowanemu samochodowi. Marzenia o wygodzie nie stałyby się rzeczywistością, gdyby nie pomoc z miasta, które na ten cel przekazało ponad 50 tysięcy złotych. Grzegorz Kiełb oficjalnie wręczył dyrektor placówki Annie Wrzos kluczyki do nowego pojazdu. Ten nowy samochód jest wyposażony w to wszystko, co będzie powodowało, że ten komfort jazdy i dowóz państwa do różnych instytucji nie będzie sprawiał tyle kłopotów. Jest między innymi klimatyzacja, czy też ewentualnie nawet te przesuwne drzwi powodują to, że wejście do samochodu nie będzie sprawiało takiego dużego problemu, czy też akurat na tyle duży bagażnik, że też znajdzie się w nim miejsce dla wózków, które państwo używacie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nie ukrywała zadowolenia z otrzymanego prezentu. Jak sama mówi, jest on bardzo pomocny i ułatwi życie mieszkańcom placówki. Będziemy mogli w końcu w takich normalnych warunkach dowozić mieszkańców, przede wszystkim do lekarzy, specjalistów, do przychodni. No nie zapomnę tamtym roku latem, jak jechaliśmy do Rzeszowa, gdzie trzeba by było dojechać w upał 40 parę stopni. No na pewno będzie inaczej i komfortowo. W tym roku miasto wsparło Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Kurasia nowoczesnym autem. W przyszłym roku planowany jest remont budynku placówki. Finansowe wsparcie ze strony miasta otrzymał również Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Mokrzyszowie. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim w pobliżu mariny zaparkowali niezwykli rowerzyści. Pokonując kolejne kilometry, chcą pomóc potrzebującym. Tarnobrzeg był kolejnym punktem na trasie Andrzeja Kowala i Krystyny Cylwich. Tych dwoje zdecydowało się na śmiałą wyprawę dookoła Polski. W miesiąc na dwóch kółkach zamierzają pokonać tysiące kilometrów. Jest to wyczyn niezwykły, tym bardziej, że podróżują na sfatygowanych i zarazem popularnych składakach, Jubilacie i Wigry. To jest jubilat, tak. I to jest rower sprawdzony, to jest rower, jak to się mówi, niektórzy mówią za PRL-u, no bo tak jest rzeczywiście, ale to jest sprawdzony rower. Dlaczego też składakiem właśnie? Dlatego, że są rowery sprawdzone, nie trzeba często wymieniać części. No wiadomo, dzisiaj są trochę części inne, jak kiedyś były, ale fajnie. A najbardziej to jest Wigry 3, który jak widzicie w oryginalnym stanie troszkę tam zmodyfikowany, no bo na taką długą podróż, bo nikt by się może nikt nie odważył. Ale Krystyna podjęła taką decyzję tutaj, zresztą niech ona sama powie, jak długo się przygotowała, niech powie o tym, jak to trwało. Około miesiąca się przygotowałam. Trzy razy w Szczecinku objechałam jezioro, dwa razy do Lotynia pojechałam do Andrzeja rodziny. Trochę biegów, trochę chodzenia takiego szybszego, no i nic poza tym. A wyruszyłam w tą podróż, żeby Andrzeja wspierać, tak samo masaże robić, no jedzenie, picie. Mam przejechane w tej chwili 1339 km. Jeszcze 1000 co najmniej przed nami. Wychodzi 130 km dziennie, także naprawdę to jest też wielkie wyzwanie, tak jak na składaki. I staramy się trzymać tego tempa. Dla 61-latka i jego towarzyszki nie jest to zwykła turystyczna wycieczka. Po drodze, odwiedzając kolejne miejscowości, pomagają chorym. Alicji Popławskiej ze Szczecinka, Zuzi Pacałaty z porażeniem mózgowym oraz Piotrowi z Gryfina, który walczy ze stwardnieniem rozsianym. Pracujemy dla Fundacji Słoneczko, która ma 6 tysięcy dzieci potrzebujących na operacje, na różne takie rehabilitacje. No i podjęliśmy takie wyzwanie, że trzeba im pomóc. I prosimy też właśnie o wsparcie, też symboliczną złotówkę. Mamy konto utworzone specjalnie dla tych potrzebujących. Dwójka śmiałków wszędzie przyjmowana jest bardzo entuzjastycznie. Nie brakuje ludzi, którzy chętnie goszczą ich pod swoim dachem. Spotykamy naprawdę życzliwych ludzi, ugoszczają nas, dają nam bułki, kanapki, chociaż naprawdę nie chcemy też generować kosztów, bo chcemy jak najwięcej pieniędzy zdobyć dla tych potrzebujących. Mamy też namiot, mamy te właśnie auto, w którym mamy całe zaplecze tam, ale no korzystamy też, nie mówię, bo dla nas jest lepiej, jak ktoś nas przyjmie gdzieś na ten, wygodniej dla nas jest niż w tym namiocie naprawdę, bo jesteśmy tylko ludźmi, tak, a też, no, też potrzebujemy odpocząć, zregenerować się. To jest dla nas wielki, dla państwa wielki szacunek, że nas tak przyjmujecie, że o tym mówicie, że też pomagacie. Naprawdę my się z tego bardzo cieszymy, bo dajecie nam ten napęd taki, który my mamy tą adrenalinę, że jedziemy dalej. W Tarnobrzegu rowerzyści również mogli liczyć na miłe powitanie.
To jest taniec radości. Brawo, tak dobrze, kochani was. Jesteście wspaniali, super, fajnie. Naprawdę to jest fajne. Naprzeciw śmiałkom wyszedł wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra. Ja bardzo lubię takich pasjonatów, ludzi tak lekko zwariowanych, pozytywnie zakręconych w tym kierunku. Cel jest bardzo ważny i myślę, że poprzez właśnie takie nietuzinkowe akcje można to promować. Można promować fundacje, które zajmują się pomaganiem dzieciom czy osobom w ogóle chorym na różne trudne choroby, często takie niedofinansowane przez NFZ i tak dalej, a tych pieniędzy ciągle jest za mało i warto to wspierać. Zazdroszczę im, że zdobyli się na to też czas i tak dalej, że wyjechali tą długą drogę, bo takim Wigry 3 czy jubilatem, no to jednak nie jest to taka pewnie przyjemna i łatwa trasa, ale naprawdę wielki szacunek dla nich. Czy wicestarosta sam przyłączyłby się do takiej akcji charytatywnej? Oczywiście tak, przyłączyłbym się, pewnie nie na tak długi okres, ale mogę pływać, mogę chodzić z kijami, mogę jeździć rowerem, także nie mam tutaj jakichś oporów i jeżeli będzie taka potrzeba, to bardzo chętnie, być może kiedyś sam to też zrealizuję albo i zainicjuję nawet. Niezwykli rowerzyści z wielkim sercem z Tarnobrzega wyruszyli do Lublina. Trasę planowo zakończą 31 lipca. Lato w mieście nie musi być nudne. Dobrze wiedzą o tym wszyscy, którzy spędzają wakacyjny czas w klubie osiedlowym Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Serbinów. Klub osiedlowy Serbinów działa już ponad 30 lat. Przez ten czas zawsze oferował dzieciom i młodzieży rozmaite formy wypoczynku w czasie wolnym. Szczególną popularnością wśród nich każdego roku cieszą się zajęcia wakacyjne. I tym razem ten letni, wolny od nauki czas postanowiło tu spędzić wielu małych Tarnobrzeżan, dzięki czemu klub tętni życiem. Jest dużo dzieci. Chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych im zajęciach. Tu na zajęcia codziennie chodzę, by można dużo robić ze rzeczy różnych i po prostu jest fajnie. A tych nie brakuje. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Zarówno ci, którzy wolą aktywny wypoczynek, jak i kreatywne, twórcze spędzanie czasu. W ramach akcji Lato organizujemy dla dzieci różne konkursy, zabawy, między innymi konkurs plastyczny. Robiły mozaikę na przykład. Robiliśmy jakby pejzaże czy coś w tym stylu. Z karteczek kolorowych i przyklejaliśmy. Na moim jest jeziorko, palma i plaża dalej. Robiliśmy jakby jakieś obrazki, strój kątów i co masz w wyobraźni, na przykład tutaj jest samochód, tutaj nie wiem, tutaj jest jakiś wazon. Klub osiedlowy to także miejsce aktywności tanecznej. Z takiej formy ruchu chętnie korzystają m.in. przedszkolaki i sprawia im to wiele radości. Poza zajęciami plastycznymi i tanecznymi codziennie dzieci mają do dyspozycji gry planszowe, komputerowe, mogą również zagrać w tenisa stołowego. Mamy swoje propozycje, aczkolwiek jeżeli dzieci są chętne w danym dniu do robienia czegoś konkretnego i same proponują, to wychodzimy im naprzeciw i mogą w tym dniu właśnie robić to, co chcą. Do końca wakacji jeszcze ponad miesiąc. Klub osiedlowy Serbinów zaprasza więc do wspólnej zabawy. Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach po raz 9 przygotowało Dni Kultury Lasowiackiej. Na scenie wystąpiły zespoły i kapele ludowe z całego województwa. Dni Kultury Lasowiackiej w Cyganach to lokalne święto, które ma za zadanie przede wszystkim kultywować ją i propagować wśród młodszych pokoleń. Pierwsze Dni Kultury Lasowiackiej zorganizowano 9 lat temu, kiedy to oddano do użytku budynek Centrum Kultury Lasowiackiej i od tamtej pory wpisały się one na stałe w kalendarz lokalnych imprez. Pierwszego dnia święta zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, drugiego natomiast można było podziwiać występy zespołów i kapel ludowych. Cyganie to kolebka kultury lasowiackiej, działa wiele zespołów. Zespół dziecięcy, Rutka, młodzieżowy Koniczynka, jak i również cyganianki, które działają już 19 lat i po prostu są znane w całej Polsce, a także za granicą. Mamy także zajęcia z rękodzieła artystycznego, wyplatamy kosze, robimy przepiękne kwiaty z bibuły, wycinanki i ta kultura ludowa w Cyganach. Musimy właśnie dbać o to, aby nie zaprzepaścić tego,
bo to jest bardzo ważne, to jest nasza historia, to co robimy teraz, musimy udowadniać, że tak było kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat temu, aby to wszystko żyło, aby przekazywać to młodemu pokoleniu i mamy wielką nadzieję, że nie będzie to tylko teraźniejszość, ale również następne pokolenia będą tworzyły kulturę o nas, bo to jest naprawdę piękne. Na scenie wystąpiła m.in. kapela Padwianie z Padwi Narodowej, która działa od 2007 roku. No, oczywiście w naszym repertuarze są pieśni, melodie regionu rzeszowskiego, typu oberki, polki, tramelki, przyśpiewki ludowe. Uważam, że no, jak to w obecnych czasach jest, że ten rodzaj muzyki tak troszkę kuleje. No i tu trzeba niestety być takim zapartym i fanatykiem tego. Ja jestem kierownikiem zespołu i podtrzymuję to jak mogę. Wśród występujących nie zabrakło grup artystycznych, dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, działających przy Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. Należymy do zespołu Konieczynka w Cyganach. Występujemy różnie, na wojewódzkich, na podkarpackich, gminnych i na różnych, które nas zapraszają. Zespół już trwa 3 lata, jest nas 5 dziewczyn, różne nagrody wygrywamy, śpiewamy ludowe piosenki opisujące naszą wieś. Podczas imprezy nie zapomniano również o najmłodszych, przygotowując dla nich wielkie dmuchane zjeżdżalnie, kule wodne, a także coś słodkiego. Jeszcze tylko do końca lipca potrwa nabór do drugiej edycji wyborów Miss Jeziora Tarnobrzeskiego. Pula nagród dla zdobywczyni tego tytułu wzrosła i wynosi już ponad 3000 zł. Organizatorem imprezy jest portal o Jeziorze Tarnobrzeskim i okolicznych atrakcjach tarnobrzeskie.eu. Tym razem konkurs ma jednak nieco inną formę niż rok temu. Do końca lipca przyjmowane są jeszcze zgłoszenia kandydatek, spośród nich wybranych zostanie 12 finalistek. Wszystkie wezmą udział w zajęciach z projektantami, stylistami, choreografami, w zmaganiach paintballowych, zjeździe tyrolką czy w pokazie mody. Spotkają się również z trenerem fitness i będą uczestniczyć w sesjach zdjęciowych. Jest to promocja naszego jeziora, ale też promocja dziewczyn, przez co mogą skorzystać na przykład z sesji fotograficznej, nauczyć się odpowiedniego prezentacji, gracji, chodzenia na wybiegu, więc naprawdę warto. Finał imprezy odbędzie się 27 sierpnia nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Wtedy poznamy laureatki konkursu, które poza koroną i szarfą tytułową otrzymają wiele atrakcyjnych nagród, których łączna wartość wynosi ponad 3000 zł. Miss Jeziora otrzymała ona także voucher na uszycie sukienki o wartości 400 zł od Atelier Gamon, voucher na usługi fryzjerskie i kosmetyczne o wartości 300 zł od profesjonalnego studia urody Number One, kolejny voucher o wartości 400 zł na zakup butów w sklepie obuwniczym Iwony i Andrzeja Niezgody w Tarnobrzegu przy placu Bartosza Głowackiego. Także voucher o wartości 400 zł na zakup spodni marki Pepe Jeans w sklepie Elite Moda w Tarnobrzegu. Karnet Open upoważniający do korzystania z pełnej oferty klubu Fitnesska o wartości 150 zł. A także talon na tygodniowy catering dietetyczny tutaj od Bocianówki. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, jedną z nagród ufunduje klub podwonurków Lok Octopus. Laureatki będą mogły wziąć udział w nurkowaniu tutaj w Jeziorze Tarnobrzeskim połączonym z sesją foto-wideo. Wśród upominków jest również voucher na nocleg i kolację w zamku w Baranowie Sandomierskim, a także karnet na kurs pole dance. Atrakcyjne nagrody czekają także na pierwszą i drugą wicemis Jeziora Tarnobrzeskiego oraz mis publiczności. Chciałabym zaprosić wszystkie dziewczyny do wzięcia udziału w konkursie Miss Jeziora Tarnobrzeskiego. Nie wstydźcie się, próbujcie swoich sił. Mam nadzieję, że to będzie fajna zabawa dla Was. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać zdjęcie prezentujące całą sylwetkę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres miss@tarnobrzeskie.eu. Regulamin konkursu i formularz można znaleźć na stronie internetowej
www.tarnobrzeskie.eu w zakładce regulaminy. W konkursie mogą uczestniczyć kandydatki, które ukończyły 17 lat. Dziewczyny, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą jednak dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku. I w tym wydaniu wydarzeń to już wszystko. Zaraz po nich zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie, sport oraz program Okoreportera, a w nim pierwszy z kilku odcinków filmów podróżniczych autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Piotra Kosala. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.